więc już teraz, moi drodzy, kontynuujemy historię naszej Lary i szukamy cały czas skrzyni i szczel. Tutaj są tajemnicze cosie koło nas. To na pewno. Więc w poprzednim odcinku... Może to tylko nietoperze. W poprzednim odcinku napędziły nam niezłego stracha, przynajmniej mi. Okej. I tu spróbujmy się rozhuśtać. Ciężko jest to coś zauważyć, co koło nas się pojawia. Bo w większości elementów wszystko jest czarne. Więc potrzebujemy dobrze oświetlać sobie tutaj naszą drogę. Czaszki. No, moi drodzy, tu był jakiś właśnie okrzyk przed chwilą. Mamy również jakieś coś nabite na pale, na włócznie. Przypomina mi to trochę takie odstraszające. Z hełmem. Nawet jednego z żołnierzy starszych czasów. O, mamy również tutaj chyba część armaty, o ile się nie mylę. Kartka z dziennika. Tesserano. 1 grudnia roku 1603. Weszliśmy do Cenote niedaleko od miasta i rozbiliśmy obóz w niewielkiej wnęce. Lopez przez cały wieczór wpatrywał się w płomienie, zupełnie zauroczony, kolacji w ogóle nie tknął. Dwa razy próbowałem nawiązać z nim rozmowę, ale za każdym razem spotykałem się z milczeniem. Jest bez reszty skupiony na artefakcie. Gdybym był bardziej przesądny, zastanawiałbym się, czy artefakt przemawia bezpośrednio do niego. Żołnierze również trzymają się na uboczu. Sprawiają wrażenie spragnionych walki. Jeden z psów cały wieczór się na mnie gapił, jakbym miał być jego następnym posiłkiem. Okej, czyli możemy się domyślać, że właśnie między innymi to działo jest z 1603 roku około. Że raczej to będą te czasy. I teraz pytanie, czy idziemy dalej w tamtą stronę, czy gdzieś tutaj? Nie wiem, ja słyszę jakieś dziwne dźwięki. Co mnie bardzo niepokoi. Zanim jeszcze tam ewentualnie skoczymy, chciałbym przejrzeć tą stronę. Strzeliliśmy ogromnego karalucha. Tak się zabija karaluchy w domu, moi drodzy. Zróbcie sobie łuk z drewna. I wtedy nie będziecie mieli karaluchów już więcej. Okej. Co to są? Które mają pewnie odstraszać. To wygląda jak nawet i śmieliłbym się powiedzieć dinozaur. Coś z rogiem na samej górze, chyba że jednorożec. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu. Okej, brakuje nam strzelby, abyśmy mogli przejść tędy. Odrobinę powietrza, no, gdyż nie wiadomo jak daleko będzie ta podróż pod wodą. Najwidoczniej płynę w bardzo w ogóle złą stronę.
tu mamy jeszcze? Ach! Jest jeszcze to okropne zwierzę. Dobra, udało nam się od niego uratować, ale... Słuchajcie, moi drodzy, brakuje nam powietrza, a ja nie wiem, w którym kierunku my mieliśmy... ...naszą bańkę z powietrzem. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku płynę. Tak jest, udało się. Możemy wracać z powrotem w takim razie. Lara, no musisz mi pomóc. Musimy znaleźć to razem. Zerknijmy tu na ten jadeit. Jadeit jest strasznie drogi, więc na pewno nam się przyda dodatkowe jego źródło. 5 jednostek to nie mało. Dobra, słuchajcie, wrócimy tam jeszcze raz. Zaczerpniemy jeszcze raz powietrza. I wtedy będziemy ewentualnie płynąć dalej. Nie chcę, żeby Lara nam... znów trzęsła się pod wodą. No i kolejna ryba, z którą przyjdzie nam walczyć. Oczywiście jest kilka zdolności w drzewku, umiejętności, które już rozwinęliśmy na temat pływania. Tutaj, żeby badać ten podwodny świat trochę lepiej. Mamy bańkę. Okej, tu nic innego nas nie będzie czekało. Więc płyniemy z powrotem. Czarny proch. Spróbujmy się przedostać na drugą stronę. Okej, zerknijmy jeszcze na mapę. Właśnie, tutaj jeszcze na mapie pokazuje nam... świeci nam się grobowiec, którego nie udało nam się odkryć, więc chciałbym tam wrócić na chwilę i przejrzeć jeszcze raz ten teren podwodny. Więc grobowiec znajduje się w tym miejscu. Czyli co to oznacza? Czy my tu możemy coś... Okej, grobowiec wyzwań w pobliżu. Że tam możemy odnaleźć jakoś to miejsce, wejście. Ale jak odnaleźć możemy wejście do tego grobowca? To mnie interesuje. To może być tutaj. Nie. Dobra, słuchajcie, znów będziemy musieli odpłynąć stąd na chwilę. Zaczerpnąć świeżego powietrza. I jeszcze raz będziemy próbowali tam podpłynąć, odnaleźć to miejsce. Iść do grobowca.
Musimy już płynąć. Już nasza Lara powoli traci siły. Okej, słuchajcie, na ten moment to zostawię, nie będę tam pływał więcej. Ruszymy po prostu dalej. Mam nadzieję, że jeszcze tam będziemy i uda nam się znaleźć tam ten teren, przeszukać jeszcze raz dokładnie. No ale już teraz będziemy podróżować dalej. Hełmy żołnierzy z 1600 roku. Dobra, skaczemy. Trzymaj się. Prawie. No te istoty już sobie poszły, które tutaj wcześniej były. Możliwe, że to były faktycznie nietoperze. Tak, zgaduję. Okej. No moi drodzy, drogi zostało nam pewnie coraz mniej do przebycia. Okej, włączmy instynkt nasz. No chyba raczej ludzie tutaj już nie żyją w tym terenie. Zgaduję przynajmniej. A słychać dźwięki jakby istot ludzkich. Okrzyki. Zetnijmy go. Kto go tutaj powiesił? Przecież sam się nie zawiesił. Mamy nową broń, którą jest Bishop 600, zdobyto nowy sprzęt, standardowa strzelba. Okej. Okay. Dobra, nadal tak czy inaczej, jeżeli chodzi o mnie, no to ja to preferuję łuk. To pewnie zaginieni żołnierze Trójcy. Aha, preferuję łuk. A, czyli mówisz, że to są zaginieni żołnierze Trójcy. Faktycznie, bo te ciała są dość świeże, więc mogło to by mieć sens. Czyli okej, okay, czyli to coś, co porwało wtedy żołnierzy, przywiozło ich tutaj, przywiozło, można tak powiedzieć. Zerknijmy jeszcze na ognisko i zobaczmy, czy możemy rozwinąć ewentualnie naszą strzelbę, którą przed chwilą dostaliśmy. Więc możemy coś tutaj do niej dodać. Co chcemy do niej dodać? To jest pytanie. Tutaj mamy kilka elementów części. Dodatkowe naboje, szybkość przeładowania by była lepsza. Albo maksymalna ilość amunicji. Dobra, na pewno szybkość przeładowania chcemy. Ilość amunicji też może nam się przydać. Możemy również zainwestować trochę tutaj naszych materiałów na owinięcie chwytu. I to będzie na tyle. Na ten moment, gdyż na resztę nie mamy materiałów. Ale na pewno pozwoli to nam na po prostu kolejne zbieranie potrzebnych nam rzeczy. Zerknijmy jeszcze tutaj. Tu mamy jeden punkt. No, nie będziemy go już w tym momencie rozwijać. Możemy ruszyć dalej. Strzel do bariery ze strzelby, by ją zniszczyć. Okej, okay, ale nadal wolę łuk.
Ciekaw jestem, jak wygląda ta skrzynia i co ona może zawierać w środku. Czy naprawdę będzie w stanie odwołać całą apokalipsę? Wydawało to bardzo niepokojący dźwięk. Okej, moi drodzy. Powiem wam, że nie wiem, czego tu się można spodziewać, ale wygląda to bardzo, bardzo makabrycznie to miejsce. I lepiej, abym stał dalej od ścian, wtedy widoczne. No jestem bardzo, bardzo ciekaw, co możemy znaleźć na końcu tego grobowca. Okej. Czym wy w ogóle jesteście? Mogę zemrzeć. Są jakieś naboje. Więcej naboi. Ależ ich jest masa tutaj. Więcej ich nie było? Czy było gdzieś? Odejdź ode mnie! Czym ty jesteś? Tu mamy jeszcze naboje. Pora się ruszyć. Akurat ostatnim nabojem chyba to zabiłem. W którą stronę powinniśmy iść? Chyba w tym kierunku. Mam nadzieję, że ich więcej nie będzie. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Nadal jesteśmy w drodze do skrzyni.
coś to blokuje. Okej. Coś musi blokować ten mechanizm. Dobra. To na razie go odpuśćmy w takim razie. Ruszmy po prostu trochę dalej. Różaniec Brigidek. Brigidek. Ten różaniec ma 6 dziesiątek, a nie 5 jak zwykle. To bardzo ozdobna odmiana różańca Brigidek. Coś na nim wyryto. Andres Lopez? Okej. Okay. Dobra, a z tej strony to samo. Okej. Okay. Coś tutaj blokuje mechanizm, ok, już widzę co. Dobra, puściło. Okej, ciekawie. Pojemnik. Dobra, słuchajcie, no powiem wam, że wciągnęło mnie to. Ciekawa akcja. W końcu wiemy, co łapało tych żołnierzy, ale nie wiemy, czym to coś jest. Okej, spójrzcie na to. Widzicie? Tu jest lina. Czyli oznacza to pułapkę i możemy tu podejść i albo przejść przez nią, przez co uaktywnimy pułapkę, znowu te czachy, albo po prostu ją przeciąć. Dokładnie tak. W ostatniej chwili, a spójrzcie na to, co jest tam na dole. No niemiło, niemiło by było. Dobra. On list. 1 grudnia roku 1603. W środku nocy obudził mnie dziwny hałas. Lopez wciąż wpatrywał się w ognisko, choć teraz zostały z niego tylko węgle. Zapytałem go, czy też słyszał ten dźwięk, ale on tylko chrząknął. Owinąłem go kocem i rozpaliłem na nowo ogień. Potem usiadłem i nasłuchiwałem. Odległe wrzaski i syki zapewne zniekształcane w wijących się jaskiniach. Ale gdzieś pod wszystkimi tymi dźwiękami usłyszałem ciche dudnienie. Zdarzało mi się już słyszeć coś takiego, ale rzadko i tylko w najgłębszej modlitwie. Brzmiało to jak głos Boga. Okej. Okay. Czy może do góry? Nie na dół. Thank you.
tylko na to, co się kryje za drzwiami. Może lepiej nie wiedzieć, co się kryje za drzwiami, jak tam na górze było tyle przeciwników, ale no, zdecydowała się sama odciąć linę, więc okej. Bez komentarza w takim razie. Cóż, ja tu więcej mogę. Może stąd wejdźmy gdzieś na najpierw. Ej, tego chyba jednak. Skrzynia może tu być. Iszczel i Czakczel strzegące skrzyni. Okej. Mamy naboi, 4 naboje mamy tylko. Zmienimy to na karabin. 120 naboi musi nam wystarczyć. Szmatki dodatkowe. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Dobra, to użyjmy sobie jednej. Będziemy przez chwilę widzieli między innymi te rzeczy, które powinniśmy. O. No moi drodzy, właśnie zużyłem na was sporo naboi. Nie wiem, czy też to widzicie, ale strójlary wygląda już dużo gorzej. Słuchajcie moi drodzy, to będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Musimy w ten oto sposób wytrzymać już do kolejnego. Ja się tu zaszyję i będę na was czekał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Hej!